Witam bardzo serdecznie w imieniu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i w imieniu Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, czyli współorganizatorów naszego dzisiejszego spotkania. Chcę zacząć od podziękowań dla panelistów, którzy do nas dzisiaj tutaj przybyli. Za chwilkę wszystkich Państwa przedstawię. Do podziękowań należy również podziękowanie naszym sponsorom tego spotkania, czyli Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Pracownia Walecka. To jest program przeznaczony specjalnie właśnie na takie wydarzenia jak dzisiejsze. Proszę Państwa, spotykamy się z okazji ukazania się książki profesora Włodzimierza Mędrzyckiego pod tytułem Kalejdoskop kresowy. I mam takie poczucie, że większość z Państwa zna zgromadzonych tutaj naszych gości, ale może nie wszystkich, więc słowo o każdym. Szanowny pan autor, profesor Włodzimierz Mędrzycki, który dawno temu wsławił się jako Wołyniak, prawda? Pamiętamy monografię województwo wołyńskie i później o inteligencji na Wołyniu, a potem tak z biegiem lat rozszerzał zakres swoich zainteresowań. No i dzisiaj obejmuje już całe dawne polskie ziemie wschodnie, czyli tereny dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Teren, który bywa również nazywany kresami. Pani profesor Magdalena Zowczak jest antropolożką i ma to szczególne doświadczenie z tamtych terenów, że wszystkie te strony zna. Nie wszystkie, ale... No tak, ale prowadziłaś badania terenowe i w Litwie, i w Białorusi, i w Ukrainie. Tak jest. Także masz tą perspektywę terenową, oddolną, doświadczasz od lat konkretu etnograficznego i rozmawiasz z ludźmi i stykasz się, co jest może dla naszej dzisiejszej rozmowy najważniejsze, z bieżącą pamięcią historyczną, wydarzeń, faktów, o których możemy przeczytać w tej książce. Profesor Piotr Cichoracki, który do nas przyjechał z Wrocławia, jest historykiem podobnie jak autor książki, ale w odróżnieniu od niego jest Poleszukiem. I powiedziałabym, że zaszył się gdzieś w poleskiej głuszy, z której śledzi poczynania radykałów. A mówiąc poważniej, jest między innymi autorem znakomitej biografii Wacława Kostka-Biernackiego, słynnego wojewody poleskiego, o którym też pisze Włodzimierz Mędrzycki w swojej książce, oraz wielu innych pozycji dotyczących właśnie przede wszystkim Polesia i ruchu radykalnego na Polesiu. No i jako ostatniego przedstawię pana Tomasza Kubę Kozłowskiego, który jest osobą publiczną, zna go cała Warszawa, jest autorem słynnych cykli, popularyzujących wiedzę o ziemiach wschodnich w Warszawskim Domu Spotkań z Historią, a poza tym jest niezwykle utalentowanym kolekcjonerem. Ma, mogę powiedzieć Pani Kubo, ma największą chyba w tym kraju kolekcję fotografii z tamtych terenów, jak również chyba wszystkie możliwe książki, jakie na ten temat wyszły. I mogę tak w ramach
pewnej zaczepki do zaczęcia rozmowy powiedzieć, że gdyby wydawca, czyli wydawnictwo literackie, zwróciło się z prośbą o ikonografię do pana Tomasza Kozłowskiego, to może byśmy mieli troszeczkę inny wygląd książki. No ale to już są szczegóły, o których być może pomówimy. Ja już oddaję głos naszym rozmówcom. Poproszę chyba jako pierwszego... Nie, właściwie nie wiem, bo tak myślałam, żeby Włodku ciebie poprosić, ale... Tak, to na dobry początek przeczytam to, czym autor zaczął swoją książkę. Książka, którą czytelnik zechciał wziąć do ręki, poświęcona jest historii ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, a nie historii Kresów Wschodnich. To może by pan profesor zaczął od skomentowania swoich słów. W wersji, która poszła do wydawnictwa, to zdanie brzmiało, to nie jest książka o Kresach, kropka, to książka o ziemiach wschodnich. Ale nie można zaczynać od zaprzeczenia, więc drogą poprawek redakcyjnych doszło do tego, co jest, co macie Państwo w tekście. Oczywiście muszę zacząć od podziękowań, ale najpierw troszkę zaskoczony zaproszeniem do właśnie tutaj do promocji. Potem uświadomiłem sobie, że to jest Państwo, którzy jesteście tutaj zgromadzeni, jesteście moim matecznikiem w tym samym stopniu, co Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, bo parę lat temu, jak studiowałem w Uniwersytecie Warszawskim, to od drugiego roku studiowałem nie tylko historię, ale równolegle etnografię i z panią profesor Engelking razem badaliśmy okolice Węgrowa, Górki Grubaki w ramach laboratorium etnograficznego. Z panią skarbnik oddziału warszawskiego i z panią przewodniczącą komisji rewizyjnej. Nie. No właśnie. Ania Kardasz i Jasia Koźmińska. Robiliśmy tam oczywiście nie tylko wywiady, ale testowaliśmy także odporność naszych organizmów na napoje wyskokowe. Nie, ważniejsze jest co innego, to znaczy ja właśnie od początku swojej drogi jako badacza historii społecznej byłem przekonany i do tej pory jestem, że historia jako taka zwykła, czysta, nie jest nauką pozwalającą zbyt głęboko wejrzeć w proces historyczny i to, co się dzieje z ludźmi i w ludziach. Droga profesora Cichorackiego, który bada Polesie, ale on to robi trochę tak, jak Giertz bada globalną wioskę, to znaczy na Polesiu analizuje różne uniwersalne zjawiska dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej, mechanizmów ruchu narodowego, mechanizmów modernizacji społecznej właśnie społeczności środkowoeuropejskich, radykalizmu politycznego, nie wąsko rozumianego Komitetu Okręgowego Pińskiego, KPZB, ale no właśnie mechanizmów radykalizacji ludności w pewnej określonej specyfice cywilizacyjnej, politycznej, ekonomicznej, kulturowej i tak dalej. Także on też w pewnym momencie zaczął twórczo czytać Obrębskiego i łączyć analizy etnologów z interpretacją źródeł sprawozdawczych starostów i wojewodów województwa poleskiego. Także wbrew pozorom, chociaż nasze książki wyglądają inaczej, idziemy podobną drogą intelektualną i ja miałem szczęście zacząć tę drogę już w czasie studiów i na tej sali jestem strasznie dumny, ale jest przynajmniej 10 osób, które brały udział w zajęciach ze mną na etnografii, w czasie których no właśnie próbowaliśmy wykorzystywać materiały, klasyczne źródła historyczne do interpretacji zjawisk etnograficznych w historii, a także w
współczesności. I takie ujmowanie historii sprawiło, że książka, którą napisałem, jest próbą czegoś, co ja określam strasznie buńczucznie i kryształkowato, jako historia integralna. To znaczy, nie da się zrozumieć człowieka, patrząc na niego jako na człowieka politycznego, jako na człowieka ekonomicznego, czy jako przedstawiciela tylko konkretnej grupy narodowej czy społecznej. Każdy z nas i środowiska społeczne, w jakim występujemy, równocześnie uczestniczą w zjawiskach bardzo różnego typu. To znaczy dla każdego z nas indywidualnie, jak i dla każdego środowiska społecznego ważne są zarówno sprawy polityczne, gospodarcze, tożsamościowe i cywilizacyjne, i w różnych momentach dnia, sytuacji różne elementy tożsamości wpływają na konkretne zachowania i działania jednostek i zbiorowości, co w interakcji wielu takich uwarunkowań daje bardzo złożone i nie poddające się jednolitej interpretacji fakty historyczne. I generalnie rzecz biorąc, z takiej perspektywy próbuję zajmować się ziemiami wschodnimi II Rzeczpospolitej, no właśnie jak powiedziano, od czasów studiów. Książka o Wołyniu, która tu została wspomniana, została wydana w 1988 roku, a złożona do wydawnictwa w 1985 roku, bo wtedy cykl wydawniczy był trochę inny niż obecnie, więc to było strasznie dawno. Ale wtedy też ta książka miała pod tytuł Elementy przemian społecznych, politycznych i cywilizacyjnych, czyli też była próbą no właśnie wielostronnego spojrzenia na jakiś kawałek rzeczywistości historycznej. I po wielu latach, dzięki, no trzeba powiedzieć, inspiracji nieobecnego tutaj, ale bardzo ważnego zawsze i dla mnie, i dla nas wszystkich, Grzegorza Motyki, który w wydawnictwie literackim pisał książki o Wołyniu i sprawie ukraińskiej, zwróciłem się do wydawnictwa literackiego, które no, okazało się zainteresowane publikacją książki na ten temat. Rozpoczął się długi okres pisania, a potem prawie równie długi okres ucierania treści książki z wydawnictwem. To ucieranie polegało na przykład na tym, że w pierwszej wersji książka miała 8 tabel. No nam struktura narodowościowa, struktura zasiewów, struktura stosunków własnościowych, to wszystko dla historyka są tak podstawowe sprawy, że po prostu bez nich nie ma tamtych. Poza tym, jak część osób na sali wie, moim konikiem jest problem struktury narodowościowej i dyskusje nad tym, co to jest właściwie naród, jak interpretować dane spisów powszechnych, prawda? No, jednym słowem, tabele i konkretne dane, które no, pokazują na szacunek autora dla czytelnika i unaukawiają tekst książki. Jak kto miał w ręku całość, to dokładnie wie, że nie ma ani jednej tabeli. I odbywało się to na zasadzie, nazwijmy to, takiego biernego oporu kolejnych redaktorów, którzy najpierw zredukowali liczbę tabel, na której się zgadzają, do 4, potem zasugerowali, że może na końcu, no, w każdym razie z ostatnich 2 zrezygnowałem już sam dobrowolnie, idąc, że tak powiem, w negocjacjach z wydawnictwem. I między pierwszą a ostatnią redakcją książki nastąpił proces, który określiłem w pewnym momencie ponuro descientyfikacja, czyli przełożenie książki, która w części przynajmniej była napisana żargonem no, takim naukowym, i zastąpienie tego języka nauki czy paranauki językiem, który jest strawny dla przeciętnego inteligenta. I mam nadzieję, że książka tak została napisana, ponieważ no, było już, no, spotkałem szereg
no właśnie komplementów, że książka to jest książka, która nie tylko ma sens, ale daje się czytać, to publicznie deklaruje, że jest to zasługa nie w połowie moja, a w połowie przynajmniej wydawnictwa, które do tej, jakby do tej pracy zmusiło mnie jako kogoś, który chce przekaz uczynić. Druga sprawa, która wydaje się ważna przy lektorze tej książki, to jest wątek podjęty przez Anię, a mianowicie jaki jest temat tej książki i co chciałem powiedzieć czytelnikowi. Przy czym no, moje szczęście jest tym większe, bo czytelnik siedzi tu na tej sali. To znaczy ja to pisałem dla przede wszystkim pokolenia mojej córki, a więc studentów, z którymi pracowałem, w większości tej sali. To znaczy dla ludzi, którzy nie mają już doświadczenia kresowego jako osobistego doświadczenia, ale dla których kresy jako temat są tematem ważnym w przestrzeni publicznej i są tematem niekiedy bardzo zaciekłych polemik. Teraz problem Żołnierzy Wyklętych trochę zepchnął tematykę kresową z tego pierwszego miejsca, jeśli chodzi o dyskusję, ale przez wiele lat właśnie no, sprawa Wołynia w II wojnie światowej i sprawa kresów oraz od ukraińskiej strony, w cudzysłowie, polskiej okupacji, to były rzeczy, które bardzo długo rozpalały emocje do zenitu i ja książkę chciałem napisać po to, żeby z jednej strony przekonać polskiego czytelnika, po trosze i białoruskiego, i ukraińskiego, ale przede wszystkim polskiego, do tego, że w gruncie rzeczy historia polskich ziem wschodnich jest częścią naszej historii i działo się tam tyle rzeczy fajnych, że trudno jakby mieć, trudno się dziwić, że mamy ogromną po dziś dzień, ogromną liczbę osób, które do kresów mają sentyment, żyją no, mitologicznymi kresami jako krajem lat dziecinnych, są dumne z polskiego dorobku kulturowego na tamtych terenach, że to jest część naszego realnego dziedzictwa historycznego. Ale też z drugiej strony chciałem wyjaśnić tym ludziom, że takie spojrzenie i rozumienie przeszłości kresowej nie uwzględnia rzeczy, które również miały na ziemiach wschodnich miejsca, a które jak gdyby pozostają poza polską perspektywą spojrzenia. Więc procesy emancypacyjne innych narodowości, no pewne, nazwijmy to delikatnie, paternalistyczny stosunek przeciętnego Polaka do współmieszkańców tamtych terenów i wreszcie rzecz, której expressis verbis nie formowałem, ale która no, specjalnie, bo nie wychodzę poza 39 rok, ale która z tej książki wynika, to jest to, że proces dziejowy na tamtych terenach, na terenach ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, był procesem, który niezależnie od intencji wszystkich oddalał te tereny od centrum, od Warszawy, od centrum państwa polskiego. Po prostu historia szła przez cały XX wiek w tym kierunku, w jakim w końcu doszła po 90 roku. I to nie jest jakby winą Polaków, że jakby myśleli wbrew temu trendowi. Natomiast no, jako społeczeństwo ponieśliśmy tego konsekwencje. Więc chciałem napisać książkę prawdziwą o wielu bardzo wspaniałych ludziach, którzy tam pracowali, o ogromnej liczbie dzieci, które się tam wychowały i mają wspaniałe doświadczenie dzieciństwa, o rzetelnej pracy wielu pokoleń Polaków na tamtym terenie, ale jednocześnie nie zawsze Pan Bóg kulę nosi tam, gdzie byśmy chcieli, więc nie zawsze ta praca i te dobre intencje dawały dobre efekty. No i to jest troszkę, mam nadzieję, obraz tej książki jest troszkę zbitką tych dwóch wektorów, więc książka jest czasami sentymentalna, czasami smutna, czasami gorzka, ponieważ coś takiego jak polska głupota
zwłaszcza w wydaniu wojewody bocieńskiego, wileńskiego, też miała miejsce i też stanowi element bilansu. Wiem, że się rozgadałem, ale powiem ostatnie zdanie, bardzo moim zdaniem ważne. Bardzo chciałem, czego tak całkiem wprost nie napisałem, ale mam nadzieję, że to się da odczytać, bardzo chciałem przekonać, że 20 lat II Rzeczypospolitej jest bardzo krótki okres. Polacy jako gospodarze państwa nie tylko zajmowali się kresami, ale całą II Rzeczpospolitą. Kresy były tylko częścią polskiego problemu. Bo polskim głównym problemem była budowa fundamentów państwa dla 35 milionów kresy, no to jest 8 do 10 milionów ludzi ziemi wschodniej. I po drugie, jeżeli się przez 20 lat na takim gruncie, jaki był, buduje państwo, popełnia się rozmaite błędy. Wrzesień 1939 roku sprawił, że pewien proces historyczny został przecięty jak nożem w bardzo konkretnym punkcie. I w bardzo wielu miejscach Polacy nie mieli nawet szansy, możliwości ewentualnej korekty błędów, które popełnili wcześniej. Można sobie wyobrazić na przykład, że są modyfikowane polityki w stosunku do oświaty, w stosunku do gospodarki, że różne rzeczy się zmieniają, ale wrzesień 1939 roku sprawił, że szanse na zmianę bilansu nie było. Stąd moim zdaniem wszelkie oceny okresu międzywojennego, zarówno pozytywne, jak i negatywne, muszą brać pod uwagę ten bardzo ważny moment gwałtownego przerwania procesów wielu historycznych w trakcie, kiedy one się dopiero rozwijały. Przepraszam za gadulstwo. Ja myślę, że oddajesz mikrofon pani profesor Zowcza. Panie, któremuś z panów, historyków, bo to może by była lepsza kolejność. Tak? Tak myślę. No to w takim razie poprosimy o perspektywę. Książka jest pierwszym syntetycznym ujęciem dziejów województw wschodnich II Rzeczypospolitej w polskiej historiografii, jeżeli nie popełniam jakiegoś błędu. Tak, ale syntetyczne ujęcie jest pierwsze. Niemiecka historiografia dorobiła się w początku lat 90. takiego opracowania, nasza nie. Więc po 30 latach swobodnego uprawiania nauki to najwyższy czas, żeby takie autorskie podkreślić ujęcie syntetyczne ujrzało światło dzienne i to pierwsza dobra rzecz, którą zaraz poprawić w tej książce, moim zdaniem. Druga kwestia to, jadąc tutaj do państwa, zastanawiałem się, jak ujęcie, które zaproponował profesor Mędrzecki i no nie wahałem się, czy to jest wielobarwne ujęcie, czy to jest ujęcie zawierające całą paletę szarości. Doszedłem do wniosku, że to jest po prostu ujęcie uczciwe i no, mam nadzieję, że ono będzie wyznaczało, bo ta książka wyznacza standard rozmowy o województwach wschodnich, o ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w historiografii przyszłości. Praca profesora Mędrzeckiego moim zdaniem udowadnia, że z jednej strony można mówić o osiągnięciach dwudziestolecia, osiągnięciach zainspirowanych przez państwo polskie, osiągnięcia pod auspicjami państwa polskiego, dokonanych, a z drugiej strony jednocześnie można mówić o opresji, często brutalnej opresji, jakiej źródłem to państwo polskie było. Mam wrażenie, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale wymowa książki jest fatalistyczna. Tak. Podsumowując, wołyński rozdział, profesor odniósł się do niepowodzenia programu wołyńskiego wojewody józefskiego. Taka konstatacja tam pada. No a jednocześnie polityka prowadzona pod auspicjami przez ostatniego wojewody wołyńskiego Aleksandra Hauka-Nowaka
również została oceniona jako, jako właśnie tym, obarczona klęską. No, były dwa, wydawało się różne, dwie różne propozycje, dwa różne programy. I no, przy tym, że mnie to, taka konkluzja jest coraz bliższa, po prostu trudno znaleźć nawet hipotetyczny program, program pozytywny, tak to określę, który dzisiaj moglibyśmy ocenić jako, jako pozytywny. Dziękuję. Już tak szybko. Kontynuować to jest. Dziękuję bardzo. Ja czuję się zaszczycona zaproszeniem do tej rozmowy. Nie jestem historykiem, ale bardzo się cieszę, że pan to powiedział, że to jest pierwsza taka synteza, bo mnie się tak wydawało, ale ja nigdy nie jestem tego pewna jako etnolog, antropolog, nie znam całej literatury, ale właśnie mi się wydawało, że to, co zwykle czytaliśmy ze studentami przed wyjazdem, raczej miało charakter fragmentaryczny, było nastawione tak bardzo wąsko. I szczerze mówiąc, ja na taką książkę, Włodku, czekałam i bardzo ci za nią dziękuję. Myślę, że wszystkie w tej chwili wyjazdy terenowe nasze na wschód będą poprzedzone lekturą tej książki. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki dokonałeś konstrukcji tej układanki. Śledziłam szczególnie z fascynacją ideę trójdzielności. To znaczy, tak, bo to porządkuje w pewien sposób. Teraz, kiedy mówiłeś o strukturze, to jestem już pewna, że to była przemyślana strategia. To znaczy taka typologia problematyki na trzy, nie na dwa, bo to wtedy popadamy w taki dualizm, który niepotrzebnie nam prymitywizuje perspektywę, ale właśnie zawsze trzy. Tutaj nawet sobie wypisałam te cały szereg takich przykładów, może jeden chociaż przeczytam, żeby było wiadomo, o co chodzi. Na przykład tak. Trzy koncepcje strategiczne wobec mniejszości narodowych, czy trzy zjawiska w pejzażu społecznym Lwowa, albo trzy zasadnicze powody wzrostu bezrobocia po 1930 roku. I to się tak powtarza, ta trójdzielność, i to znakomicie porządkuje. Sprawia, że tekst jest klarowny i to jest właściwie bardzo użyteczne w przypadku książki, która jest z jednej strony pracą przedstawiającą niesłychaną wiedzę naukową, taką szczegółową, a z drugiej strony to jest tak uporządkowane, że jest to dostępne przeciętnemu zjadaczowi chleba, bo jest napisana właśnie ładnym językiem. Tak, czasami tam się pojawiają takie równoważniki zdań, to znaczy zdania bez podmiotu, które podmiot jest w poprzednim zdaniu, co ożywia narrację i też mi się jakoś bardzo podoba, chociaż nie jest to zabiegiem często stosowanym w tego rodzaju publikacjach, ale całe szczęście, że tutaj redakcja tego nie przewalczyła z tobą, bo uważam, że to dodaje uroku. I teraz jest świetnie ilustrowana, mi się bardzo podoba, bo jakość tych fotografii jest dobra i poza tym one rzeczywiście stanowią integralną część tej książki, to znaczy świetnie korespondują cały czas z tekstem, co jest w naszych czasach kultury wizualnej niesłychanie ważne i jest ewidentnie wartością dodaną w przypadku czytelników właśnie młodego pokolenia, pokolenia naszych dzieci, nie mówiąc o następnych pokoleniach. Co jeszcze ja mam powiedzieć na temat tej książki? No, przeczytałam od deski do deski, nawet dwa razy się spóźniłam do mamy na obiad. Tak mnie wciągała, więc to tak na marginesie. Czyta się świetnie i chętnie będę robić jej reklamę w każdym środowisku, bo państwa myślę, że nie muszę do niej zachęcać. Natomiast mam do ciebie dwa pytania właściwie. Jedno wiąże się z tymi kresami, no bo jednak mitologia narodowa tutaj
dla mnie jest niesłychanie ważna, jako że ja jednak jestem antropologiem. I teraz tak, ja wiem, że chodzi o ziemię wschodnie i że ty nie pisałeś o kresach, ale pisałeś o kresach i mówisz o kresach. I kalejdoskop jest kresowy. I teraz ja mam taki problem, bo ja wiem, że to jest mit, który nie jest przywiązany do konkretnego terytorium i jakbyśmy się nie starali, to jednak z nim się jakoś wiąże i koncepcja przedmurza chrześcijańskiego, jak wiadomo, obrotowego i gdzieś tam w tle no, mesjanizm narodowy chcielibyśmy czy nie chcieli. To jest, są nieuniknione konotacje, ale piszesz o tym, że to się materializowało tam w tych stanicach, a potem w przypadku, no oczywiście w postaciach bohaterów, wiadomo, z nadgranicznych stanic i tak dalej, ale później w polskim dworze, w polskim domu, który no, trwa i przechowuje polską kulturę w tym oceanie odmienności, pomimo niesprzyjających warunków i tak dalej. Ale moje pytanie jest takie. Z perspektywy mieszkańca tej czy obywatela Polski międzywojennej, Lwów to nie są kresy. Kijów to są może kresy, ale na pewno nie Lwów. Nawet z mojej perspektywy to Lwów to nie są kresy. Chociaż ja nie miałam żadnej rodziny we Lwowie, ale jednak to są ziemie wschodnie, tak jak tutaj zresztą w podtytule widnieje. Czy w związku z tym właśnie, no bo pisze, że to się nie wiąże z żadnym terytorium, ale moim zdaniem jednak w każdej epoce to się wiąże z jakimś terytorium. I w tym okresie międzywojennym i w obecnym okresie, ja pamiętam, że tam no, piszesz o tym, że chodzi o ten mit, który kształtował się po wojnie. Ale on również raczej dotyczył, jak mowa o kresach, to raczej o tych dawniejszych terenach, to no, Kijów, czyli Iwaszkiewicz na przykład, prawda, cała taka plejada osób znanych. Więc ten kresowy tutaj jakoś mi zaburza całość, to znaczy mój ogląd, moje, to znaczy sproblematyzowanie, o tak. Bo kalejdoskop na przykład jest świetny. Zawsze się mówiło o mozaice, a tutaj kalejdoskop dodaje, że tak powiem, dynamiki, tak. A dynamika jest w tej książce oczywista, dlatego że są pokazane nie tylko zjawiska, ale procesy. I właściwie tym najważniejszym procesem chyba jest no, rozwijanie się ruchów narodowych i nacjonalizmów i związane z tym narastające konflikty. W związku z tym to taka wyważona ocena z jednej strony jest świetna, ja ją bardzo szanuję i to jest, no wydaje mi się, że jest właśnie uczciwa po prostu. Z drugiej strony przedstawiłeś też eskalację przemocy i to bardzo wyraźnie, to chyba może najwyraźniej w przypadku Lwowa, ale w związku z narastającym antysemityzmem. I to też no, pokazałeś jako pewne procesy nieuchronne, ale z drugiej strony jednak jako efekt pewnej polityki konkretnej. To znaczy polityki narodowościowej, gdzie jak się okazuje pod koniec, zarówno w przypadku obozu Piłsudczyków, czyli koncepcji asymilacji państwowej, tak, jak i w przypadku koncepcji asymilacji narodowościowej, tych ugrupowań narodowej demokracji, efekt okazuje się niestety podobny. To znaczy państwo jest państwem narodu polskiego, urzędnicy są Polakami, szkoła jest prawie, no wyłączywszy tam część w latach, w późnych latach 30., bo oczywiście to jest właśnie ten proces, w którym następuje eskalacja. Więc szkoła jest z językiem polskim, głównie jeśli pod koniec właśnie lat 30. z małymi wyjątkami powiedzmy, tam gdzie był największy opór, tak? Na południu. No w Galicji. Tak, w Galicji. Więc drugie pytanie moje w związku z tym
jest takie, czy można po tej twojej wyważonej ocenie iść krok dalej i sformułować jakieś wnioski z perspektywy politycznej. To znaczy, skonkretyzuję, jak pogodzić etnograficzną wiedzę o tym, czym jest pogranicze, z jego taką tkanką i relacjami międzyludzkimi, ze stanowiskiem, z perspektywą polityka, który w najlepszej wierze chce realizować no, politykę państwową. Czy to jest w ogóle, czy to są dyskursy, które mogą się ze sobą spotkać? To ja tyle. Dajmy szansę odpowiedzieć panu profesorowi, to najlepiej. Bardzo nie chcę zdominować, ale jak wszyscy wiedzą, lubię gadać, więc z przyjemnością. Problem, każdy, oba podjęte są tematami na odrębne książki. Czym są kresy w sensie mentalnym, jak są odnoszone do terytorium, to na ten temat właśnie należałoby napisać książkę w odniesieniu do dwudziestolecia. Zgodziłbym się z Lwowem, że nie są że nie był kresami, gdyby nie obrona Lwowa w 18 roku. W momencie, kiedy Lwów przekształcił się ze stolicy Galicji w miasto, które w cudzysłowie zostało zaatakowane przez żywioł ukraiński i które Ukraińcy postanowili ukraść Polakom, ten cały kompleks spraw sprawił, że Polacy zaczęli traktować Lwów jako twierdzę narodową. Jeżeli traktujemy Lwów jako twierdzę narodową, staje się on częścią przestrzeni kresowej, a więc zagrożonej, obronnej, symbolizowanej, staje się stanicą i Uniwersytet Jana Kazimierza staje się placówką kultury polskiej na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej. I to nie jest nasza współczesna metaforyka? Nie, zdecydowanie nie. No, mit dzieci, mit Orląt Lwowskich, to już jest 19 rok. Ja powiem tylko, co chciałem pokazać, pisząc o Lwowie, cytując wspomnienia. Można było żyć we Lwowie, w dawnej stolicy, dawnej Galicji, bardzo długo, nie przejmując się polityką. W niektórych regionach, osiedlach, natomiast jeżeli się szło do centrum, to uniknąć się tego nie da. Jedna tylko uwaga, ta przemoc to nie tylko Polacy, Żydzi, ale także Ukraińcy. Nie, no tak. I nie tylko państwo polskie. Jakby przemoc jest z elementem nowoczesności w całej Europie Wschodniej i w Chorwacji przecież i Macedonia i Bułgaria i Włochy. Bo w Niemczech faszyści przecież wprowadzają przemoc do polityki, więc jakby nie należy wiązać tej przemocy tylko z Kostkiem Biernackim. Tak. Jest to pewien szerszy klimat. Drugie pytanie jest absolutnie fundamentalne i moja osobista odpowiedź własna jako badacza jest taka, że to jest najlepszy dowód na wielość rzeczywistości, to znaczy w każdej rzeczywistości historycznej są ludzie, którzy próbują rzetelnie realizować politykę zgodną z interesami wszystkich mieszkańców danego kraju. Obok tego są ludzie, którzy rzucają bomby, strzelają rewolwerami. Obok tego są chłopi, którzy jak się odbiją od, że tak powiem, buta sekretarza w gminie, to zaczynają czuć się świadomymi Ukraińcami i przekształcają się z zwykłych mieszkańców okolic Nadwórnej w ukraińskich chłopów, którzy marzą o tym, żeby polskich lachów przepędzić. I generalnie rzecz biorąc właśnie ostateczny efekt zarówno atmosfery końca lat 30., jak i wielkich wydarzeń politycznych, to jest efekt działań wielu ludzi idących w bardzo różnych kierunkach. Dwudziestolecie jest miejscem skrzyżowania się różnych procesów, co kapitalnie ostatnio pokazała Ola Linkiewicz w książce o pograniczu polsko-ukraińskim w Galicji. W Galicji Wschodniej. To jest dokładnie jakby to, co jakby ja piszę i ona pisze. Także rzecz jest absolutnie nie do pogodzenia. Znaczy, a każdy robi swoje, co wychodzi, to jest jeszcze co innego.
jeśli mogę. Dobrze zrobię. Ja muszę przyznać, że jestem w podwójnie niekomfortowej sytuacji, bo w tym zacnym gronie badaczy, ludzi nauki jestem człowiekiem, który nie reprezentuje ani świata nauki, nie jestem badaczem, a w związku z tym z taką no, pewnego rodzaju pokorą przychodzi mi się mierzyć się z kolejnym dziełem pana profesora. A równocześnie mój polemiczny temperament powoduje, że chciałbym troszkę dziegciu do tej beczki wrzucić. Bo myślę sobie, że tak, pan profesor Cichoracki bardzo słusznie zauważył, że do tej pory nie mamy właściwie poważnych prób zmierzenia się z całością dwudziestolecia na kresach. W ostatnich 30 latach literatura dotycząca ziem wschodnich II Rzeczypospolitej zaofitowała niewiarygodną ilością publikacji. Nie jest niestety prawdą, Panie Aniu, że mam je wszystkie. To jest drobny ułamek tego, co się ukazało. A to są tysiące publikacji. I w związku z tym rzeczywiście brak takich całościowych obrazów jest niesłychanie dotkliwy, bo wszyscy poruszają się w jakichś fragmentach, w jakichś ułamkach. W dodatku każdy patrzy z zupełnie innej perspektywy. Natomiast wydaje mi się tak, niewątpliwie dla ogromnej części nieświadomej, a świadomej tego arkadyjskiego mitu kresu, ogromnym walorem książki jest to, że pokazuje to całe to zapętlenie, całe to skomplikowanie, te wszystkie procesy, które na tym terytorium mają miejsce. Dla niektórych czytelników, mam wrażenie, będzie to lektura szokująca, bo wcześniej nie zetknęli się z tym. Dla tych, którzy się tym stykają, nie jest to niczym odkrywczym oczywiście. To niewątpliwie jest ogromny walor. Ja muszę powiedzieć, że to, czego natomiast mi zabrakło, to kilku elementów i spróbuję je bardzo precyzyjnie wskazać. Otóż pierwszy mój problem polega na tym, że bardzo dobre podsumowanie tej książki nie do końca zgadza mi się z zawartością. To znaczy, to, co pan profesor pisze w podsumowaniu, wymagałoby uzupełnienia tej książki o rzeczy, których tutaj zabrakło. I zaraz spróbuję powiedzieć, czego to dotyczy. Dlatego dla mnie ten kalejdoskop ma jednak pewnego rodzaju skazy. No, te obrazki, które w tym kalejdoskopie migają, lepiej by mi migały, przynajmniej tak z mojego indywidualnego spojrzenia mi się wydaje, gdyby wyraźniej zabrzmiały tego typu kwestie. Pierwsza. Dla każdego czytelnika niezbędnym jest to wprowadzenie historyczne i za to jesteśmy panu profesorowi bardzo wdzięczni. To jest niesłychanie trudna rzecz, żeby na przestrzeni kilkudziesięciu stron w dwóch naprawdę rozdziałach, pierwszym dotyczącym dawnej Rzeczypospolitej i XIX wieku, drugim dotyczącym okresu walki o ziemie wschodnie, no, zmierzyć się z całą tą problematyką. To jest po prostu zadanie karkołomne. Ale w tych dwóch częściach zabrakło mi podkreślenia dwóch niesłychanie istotnych rzeczy, które dla oceny dwudziestolecia międzywojennego na kresach wydają mi się być fundamentalne. Otóż w tym opisie
tego zapętlenia historii ziem wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej pod zaborami, prawie w ogóle w tej książce nie ma zwrócenia uwagi na to, że my nie prowadzimy na tym terytorium do 1918 roku samodzielnej polityki państwowej, tylko na tym terytorium operują zaborcy, a potem okupanci. I to wszystko, co dzieje się na tym terytorium do 1918 roku, poza wszystkimi procesami, które zachodzą na tym terytorium, trzeba konfrontować z bardzo brutalną, podkreślę to, bardzo brutalną w XIX wieku, ale także i w XX wieku, polityką państw zaborczych i polityką okupantów, jakimi są w czasie I wojny światowej do 1918 roku Niemcy i Austro-Węgry. Bez tego fragmentu te wszystkie wątki wydaje mi się nie są do końca zrozumiałe, bo aspiracje polskie, informacje o sytuacji Polaków na tym terytorium muszą być uzupełnione o chociażby informacje o strefie osiedlenia. Tego w książce nie ma. Nie ma zrozumienia, skąd nagle w miastach ziem wschodnich II Rzeczypospolitej taki ogromny procent ludności żydowskiej. A to jest tak naprawdę fenomen polityki carskiej XIX wieku aż do rewolucji październikowej. Tej dramatycznie antyżydowskiej polityki prowadzonej przez władze carskie, która wypchnęła masy żydowskie z całej Rosji właściwej wyłącznie na pas ziem zabranych, na zasadzie divide et impera, dziel i rządź, konkuruj z tymi lokalnymi społecznościami, dodatkowo wzmocnij napływu osadniczego. Pisze pan profesor o napływie na Wołyń kilkudziesięciu tysięcy Czechów, 30 tysięcy, ale nie pada nigdzie w książce informacja, że Rosjanie sprowadzają 100 tysięcy Niemców na ten jeden Wołyń. Bez tego typu informacji dotyczącej polityki zaborców, ale także w zaborze austriackim, który z jednej strony korzysta z dobrodziejstw okresu autonomii galicyjskiej i niesłychanie precyzyjnie wykorzystuje pojawiające się w końcu XIX i przed I wojną światową nisze, jakie otwiera upadające imperium Habsburgów, ale z drugiej strony jest konfrontowany z całym szeregiem pociągnięć tegoż imperium. Jest w książce informacja, żeby podać kolejny przykład, o traktacie brzeskim. Ale nigdzie expressis verbis nie jest napisane, że podpisanie w lutym 1918 roku międzynarodowego traktatu, w którym dwa europejskie supermocarstwa, czyli Niemcy i Austro-Węgry, oddają na rzecz nowo utworzonego państwa ukraińskiego cały Wołyń, całą Ukrainę zachodnią, dzisiaj Galicję Wschodnią, w tajnym protokole z Chełmszczyzną, z Podlasiem, z Zamościem, z Jarosławiem, z Przemyślem, z Białą Podlaską, etc., etc., to jest rzecz niesłychanie istotna, bo przecież od lutego 1918 roku aż po organizację ZURLU, czyli Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, mamy ciąg zdarzeń, które z jednej strony umacnia aspiracje ukraińskie do tego obszaru, bo mają to napisane w traktacie międzynarodowym z dwoma europejskimi supermocarstwami, a z drugiej strony mamy ewidentne, znakomicie widoczne, aczkolwiek nieobecne w polskiej historiografii, działania niemieckie i austriackie na rzecz przygotowania przejęcia władzy przez Ukraińców. Wyszkolenie, wyposażenie, finansowanie,
No to wszystko, co powoduje, że w ciągu 3-4 dni listopada, od 1 do 4 listopada, nowo powstała władza ukraińska jest w stanie zająć wszystkie miasta Galicji Wschodniej. Proszę zwrócić uwagę, my nie mamy w polskiej historiografii ani jednej książki opartej na źródłach niemieckich i austriackich, które by pokazywały stopień zaangażowania niemieckiego i austriackiego w przygotowanie tej operacji. Kooperację władz austriackich, wyszkolenie, uzbrojenie. Przecież legiony ukraińskie stworzono równocześnie z legionami polskimi, przez które potem przez strzelców siczowych przechodzą tysiące poborowych Ukraińców, dają w rezultacie, jak pan profesor słusznie zwracał uwagę, no, podstawy do funkcjonowania dużej armii ukraińskiej 30, a w ostatnim okresie funkcjonowania wzoru 40-tysięcznej. Polska tam nie ma żadnego wojska, ale także zabrakło mi informacji, no chociażby takiej prostej, że tego polskiego wojska nie ma ze względu na politykę austriacką. Bo wszystkie polskie jednostki, wszyscy Polacy w służbie austriackiej zostają wycofani z Galicji Wschodniej i znajdują się na wszystkich możliwych innych frontach. Na Bukowinie, na froncie włoskim i w dziesiątkach innych miejsc. W związku z tym, to tylko takie dwa przykłady. Zabrakło mi jak gdyby zwrócenia uwagi na rolę mocarstw zaborczych i okupantów w tym stanie wyjścia, krótko mówiąc. Czyli z czym my tak naprawdę mamy do czynienia w momencie, kiedy obejmujemy tę ziemię w roku 1919, bo tylko jeden Lwów został wyzwolony w listopadzie 1918 roku. I drugiej rzeczy, które mi niesłychanie w tym miejscu zabrakło, to jest informacji o absolutnie katastrofalnym stanie tych ziem w wyniku działań wojennych I wojny światowej i wszystkich następnych wojen, które na tym terytorium się toczyły. W pojedynczych miejscach pan profesor pisze, że to jest okres odbudowy zniszczeń wojennych, etc., etc. Ale znowu, w historiografii polskiej nie ma ani jednej zbiorczej publikacji pokazującej, z jak katastrofalną sytuacją mieliśmy do czynienia na ziemiach wschodnich. Nikt dzisiaj z Polaków nie ma tej świadomości, że niemal wszystkie miasta, z wyjątkiem tylko dwóch, Wilna i Lwowa, które wyszły z I wojny światowej prawie nietknięte, były absolutnie niszczone. Mieliśmy Brześć, który został zrównany z powierzchnią ziemi tak jak Warszawa w 1945 roku. Tarnopol, który wyglądał tak jak Warszawa w 1945 roku. Wypalony całkowicie Stanisławów, zniszczoną Kołomyję, zniszczony Drohobycz, zniszczone Brody, zniszczony Włodzimierz Wołyński, Lidę, Baranowicze. Nie chcę państwa nudzić tym obrazem, ale stopień zniszczeń miast, miasteczek, które zostały zniesione z powierzchni ziemi, Lwów, który nie został dotknięty działaniami wojennymi w czasie I wojny światowej, sąsiaduje z Kulikowem, to są przedmieścia Lwowa, 10 kilometrów od centrum miasta. Kulików w czasie I wojny światowej to są dwie stojące świątynie i morze ruin, żadnego niespalonego budynku. Tak to wygląda. Do tego gigantyczne straty poniesione w infrastrukturze drogowej, kolejowej, kołowej, w infrastrukturze gospodarczej, w zasiewach, w rolnictwie, w lasach, we wszystkim. Wobec tego to, z czym chciałbym się zmierzyć, to jest zwrócenie uwagi, że te 20 lat w przypadku akuratnie ziem wschodnich to jest ledwie próba dojścia do poziomu sprzed I wojny światowej. Tej tezy, która mocno by tutaj wybrzmiała, mi zabrakło. Tymczasem w większości aspektów gospodarki na ziemiach wschodnich my w 1938 albo 1939 roku dopiero dochodzimy do poziomu produkcji lub do poziomu sprzed I wojny światowej. To dotyczy także demografii. To
Poziemie wschodnie zostały w czasie I wojny światowej w wyniku trwających tutaj wojen najbardziej poszkodowane demograficznie. Zniszczone miasta. Jest takie poruszające świadectwo, nie chcę w tej chwili przedłużać, z Husiatyna, oficera KOP-u, który w połowie lat 30. zapisuje stan zamożności miasteczka, które zostało całkowicie spalone przez Rosjan w czasie I wojny światowej i w związku z tym prawie cała ludność po prostu to jest skrajna bieda, skrajna biedota. Otóż to jest niesłychanie istotne, żeby zrozumieć, że na i tak obiektywne zapóźnienie cywilizacyjno-gospodarcze tych obszarów nakładają się zniszczenia, które nie dotknęły ani Śląska, ani Pomorza, ani Wielkopolski, ani Polski Centralnej, z wyjątkiem okolic Łodzi, gdzie się toczyła wielka bitwa, prawda, niektórych fragmentów Galicji Zachodniej, niektórych fragmentów Lubelszczyzny. To jest niesłychanie ważne, dlatego że ten proces podnoszenia ziem wschodnich z tych ruin to są niewiarygodne, dodatkowe koszty, które musi ponieść niedysponujące środkami zorganizowane w 1918 roku nowe państwo polskie. I wobec tego to są takie dwa elementy, które w tym obrazie punktu startu gdzieś mi zabrakły. Może zostały wyartykułowane, ale dla mnie może niewystarczająco mocno. Natomiast jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, dwie inne kwestie. Mianowicie, ja trochę żałuję, że wydawnictwo zmusiło Pana Profesora do takiej lekkości w tym opisie, bo mam wrażenie, że temperament polemiczny i temperament taki, powiedziałbym, historyczno-etnologiczny w niektórych miejscach spowodował postawienie dosyć ryzykownych tez. Nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, jestem gotów wskazać takie miejsca. I to dosyć dobrze widać w jednym rozdziale, który budzi moje dosyć poważne wątpliwości, mianowicie w rozdziale o Lwowie. Otóż liczący 100 stron rozdział o Lwowie, potencjalnego czytelnika, który nic o Lwowie nie wie, w ogóle nigdy tam nie był, nie wie co to są Kresy, nigdy się z Lwowem nie zetknął, musi wprowadzić w taką konkluzję, że w tym mieście praktycznie rzecz biorąc biją się od rana do wieczora wszyscy ze wszystkimi, w mieście trwają nieustanne demonstracje, poszkodowani są przede wszystkim Żydzi, a generalnie rzecz biorąc rzeczywiście w mieście się nic nie dzieje. Rzeczywiście Złoty Wiek Lwowa to jest okres galicyjski do wybuchu I wojny światowej, dwudziestolecie międzywojenne. To jest dramatyczne, dramatyczna dla Lwowa zmiana sytuacji, kiedy stolica znajduje się w Warszawie. No ale proszę Państwa, jedno, co byśmy nie powiedzieli, to jest jedno z najważniejszych polskich ośrodków kultury i nauki. Skwitowanie całego dorobku naukowego Lwowa dwudziestolecia międzywojennego dwoma fragmentami, nie chcę ich w tej chwili cytować, muszę powiedzieć, budzi we mnie bardzo poważne wątpliwości. To jest nie tylko Lwowska Szkoła Matematyczna, nie tylko Lwowska Szkoła Filozoficzna, nie tylko Lwowskie Prawo, które leży w ogóle u podstaw całych kodeksów dwudziestolecia międzywojennego, etnografia, etc., etc. Siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Nie chcę na ten temat w ogóle mówić, ale no chociażby, żeby Państwu uświadomić taką rzecz. W 1939 roku we Lwowie działa 25 muzeów, prywatnych i poszczególnych nacji. Są muzea ukraińskie, jest muzeum ormiańskie, jest muzeum żydowskie. Czytelnik informacji na ten temat nie znajdzie. I jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o ten Lwów. Otóż
bardzo cenną rzeczą przez pana profesora podniesioną jest pokazanie tego, co świetnie wyszło w książce Biedrzyckiej, w kalendarium Lwowa, do tych nieustających rozrób, prawda? Z jednej strony studenckich, ukraińskich zamachów i napięć społecznych także. Ale mam wrażenie, że te proporcje zostały tutaj bardzo mocno zachwiane. I także zabrakło mi w tym chociażby opisie bardzo dobrze napisanym, bardzo błyskotliwie napisanym fragmencie dotyczącym obu tych klauzul na Uniwersytecie Lwowskim, pokazania dramatycznej walki profesury i świata kultury, i świata samorządowego Lwowa o niepoddanie się tej presji. Mamy z jednej strony informacje o tym, że arcybiskupi lwowscy wydają kontrowersyjny list, który podjudza uczestników, ale już nie ma obok na drugiej stronie informacji o tym, że po zabójstwie kolejnego studenta to obaj arcybiskupi apelują o zachowanie spokoju. Mamy informację, że rektor się nie pojawia na pogrzebie studenta zabitego w 1939 roku, ale nie ma informacji o tym, że rektor Bulanda uczestniczy w 40-tysięcznym pogrzebie studenta zabitego w 1938 roku, razem z całą śmietanką lwowską. Nie ma także w tym bardzo ciekawym, niezwykle drapieżnym rozdziale, ja bym tak go określił, dotyczącym Lwowa, pokazania tego fenomenu, z którym znowu my mamy kłopot, dlatego że nie został do tej pory nigdzie przyzwoicie opisany. Otóż w wielu miejscach pan profesor fantastycznie podkreśla, ale bardzo żałuję, że nie rozwija tej tezy, proces akulturacji i polszczenia lwowskich Żydów. W żadnym innym mieście nie doszło do tak daleko idącego procesu. Procent Lwowia narodowości żydowskiej, spolszczonych Żydów, Żydów, Polaków o żydowskich korzeniach we Lwowie jest zupełnie niewiarygodny. Odgrywają oni w dwudziestoleciu niesłychanie istotną rolę w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym, gospodarczym miasta Lwowa. Nie ma tego. I wobec tego, dlatego tak mi się wydaje, że ten konkretny rozdział, bo czytałem z wielkim zainteresowaniem tę książkę od deski do deski. Ja bym chciał uzupełnić o to, czego mi tam zabrakło. I na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca ikonografii. Ja akurat nie się zajmuję niemal wyłącznie ikonografią. Otóż mam wrażenie, że wbrew intencji pana profesora, nie wiem do jakiego stopnia za dobór ikonografii odpowiada wydawnictwo, a do jakiego stopnia autor, znowu te proporcje zostały zachwiane. Otóż my mamy stereotypowy obraz kresów dwudziestolecia międzywojennego. Nie ma nic z modernizmu, nie ma żadnego przykładowego przedsięwzięcia kresów, które się modernizują w dwudziestoleciu międzywojennym, bo także nie ma żadnej, do tej pory nie było. Prace profesora Pszczółkowskiego są pierwszymi na ten temat, ale to jest dopiero ostatnie 2-3-4 lata. Świetna wystawa Międzynarodowego Centrum Kultury w Lwowie pokazująca modernizm lwowski, ale także dużych przedsięwzięć gospodarczych, dużych inwestycji na kresach, o których tutaj albo nie ma w ogóle mowy, albo się pojawiają w jednym zdaniu. No, historia Polminu, który jest największą polską rafinerią, jedną z największych w Europie, skwitowana informacją, że w tym czasie to jest upadające zagłębie i tam się już nic nie dzieje. Tymczasem Borysław w dwudziestoleciu międzywojennym po wchłonięciu okolicznych wsi wyrasta do miasta 50-tysięcznego, o 10 tysięcy większego niż Drohobycz i przyciągającego do pracy, dlatego że z wydobycia ropy naftowej przeszło się na przetwórstwo i na bardzo nowoczesne technologie z produkcjami asfaltów, smarów, benzyn, etc., etc. To wszystko się działo właśnie tam, w Zagłębiu Borysławskim. Nie ma informacji o tym, że na terenie tak świetnie opisywanym przez profesora Cichorackiego II Rzeczypospolita buduje
No, z całym szacunkiem i przy zachowaniu wszystkich proporcji, Polskolinie Marzynota. To jest 100 kilkadziesiąt bunkrów Sarneńskiego rejonu umocnionego. Gigantyczny wysiłek militarny, który oczywiście nie został wykorzystany w okresie międzywojennym. Nie ma wielu tego typu inwestycji. O flocie pińskiej pan profesor pisze, że tam składała się z kilkunastu statków, ale flota pińska miała ich ponad setkę. Więc mam wrażenie, że znowu brak, to jest rzeczywiście ogromny brak w polskiej historiografii opisania historii gospodarczej tamtych terenów. I zwłaszcza tego, co się tam wydarzyło w dwudziestoleciu. Nie ma ani jednej monografii dotyczącej Polminu. Nie ma informacji na temat Tesku, dwóch największych kopalni wybudowanych tuż przed pierwszą wojną światową, ale rozbudowanych do monstrualnych rozmiarach w dwudziestoleciu międzywojennym w Stepniku i w Kałuszu, które zaopatrują całą Polskę w solę potasową. To są te elementy tego krajobrazu, które aż by się prosiło, żeby chociażby w warstwie ikonograficznej się znalazły. I na koniec, jak ryzykowne jest podejmowanie tej kwestii, niech Państwu chcę pokazać tą ilustrację. To jest oczywiście bardzo mocna ilustracja, która zostanie w pamięci każdemu, kto tą książkę ogląda. Tylko że nie jest prawdziwy podpis pod tą ilustracją. To nie jest ilustracja z dwudziestolecia międzywojennego. To jest zdjęcie świetnego czeskiego fotografa Mazika z 1916 roku, wykonane tutaj w czasie I wojny światowej, które jest odbiciem fantastycznego zjawiska sposobu, w jaki Niemcy pokazują tereny zajęte na wschodzie. Biedne. To jest propagandowa cała akcja pokazywania głównie Żydów na wschodzie i miasteczek tonących właśnie w błocie. Otóż Kowel w czasie I wojny światowej zajęty przez Niemców ma bardzo przyzwoicie częściowo wybrukowane, częściowo utrowardzone ulice. Mogę wskazać dziesiątki widoków z Kowla. I oczywiście na przedmieściach Kowla zawsze znajdzie się ileś ulic tak wyglądających. Ale jak mówię, to jest jak gdyby utrwalanie tego stereotypu, który jednak w dwudziestoleciu międzywojennym przechodzi dramatyczną, ogromną zmianę, dlatego że stopień inwestycji w miastach na Kresach, w miasteczkach na Kresach, zwłaszcza tych, o których mówimy, na przykład chociażby na Wołyniu, jest jednak znaczący. Ale co to bardzo ładnie pętuje na końcu tej książki. Ale zabrakło mi tego w treści i zabrakło mi tego w ikonografii. Dziękuję bardzo. Chyba krótko. Tak. Mówiłam, że szkoda, że wydawnictwo się nie zwróciło do pana przynajmniej o konsultację w sprawie ikonografii. To był, proszę państwa, apel o to, żeby to było wydawnictwo wielotomowe. Co, jak rozumiem, nie było możliwe z wielu powodów, ale na pewno można traktować to, co powiedział pan Tomasz Kozłowski, jako konstruktywną krytykę pod kątem drugiego wydania. Ja bym teraz zaproponowała jeszcze krótką rundkę między panelistami, a potem oddamy głos państwu. Rozumiem, że tak przechodzimy do wątków dyskusyjnych. Tak. Pan rozpoczął. Ja zatrzymam się na jednej kwestii. Co do jednej rzeczy, przyznam, że profesor Mędrzecki mnie nie przekonał, a może inaczej. Mam coraz większe wątpliwości co do takiej skłonności do pozytywnego oceniania polityki wojewody Józefskiego na Wołyniu. To jest symbol tej liberalnej koncepcji polityki narodowościowej obozu piłsudczykowskiego. Przyznam, że ja mam wrażenie, zwłaszcza w ostatnich własnych doświadczeniach źródłowych, że był to koncept w praktyce realizowany bądź rzeczy bardzo brutalnie. I jeśli traktować Józefskiego jako liberała,
obozu sanacyjnego, no to przyznam, że trudno mi znaleźć nieliberałów, kiedy zastanowi się nad tym, co się na Wołyniu działo. Tutaj przykład, panie profesorze. Ostatnio przeglądałem sprawozdania właśnie wspomniane przez pana profesora Urzędu Wojewódzkiego Wołyńskiego. Czerwiec 1935 roku. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to był moment wyjątkowy. Po bardzo krwawym maju 1935 roku w województwie wołyńskim. No ale sytuacja wyglądała mniej więcej tak. Powtórzę, to jest jedna strona ze sprawozdania. Co się dzieje w czerwcu? Są opisane interwencje policyjne we wsiach wołyńskich, przede wszystkim w północnej części województwa. I tam policjanci, wchodząc do tych domów wiejskich, czy w poszukiwaniu komisarzy literatury, czy w poszukiwaniu potencjalnego, czy osoby podejrzanej o działalność wywrotową, za każdym razem używają broni. I na tej jednej stronie sprawozdania mamy 6 przypadków wejścia policji do wołyńskiej wsi i w 6 przypadkach na 6 ta policja używa broni ze skutkiem śmiertelnym dla ostrzelanego. No i jest jedna sytuacja, która mi szczególnie utkwiła w pamięci, kiedy ewakuuje się na dach, tam jest, ta policja próbuje go z tego dachu ściągnąć, on obrzuca tą policję cegłami, policja próbuje wykonać swoje obowiązki, jest ciągle obrzucana cegłami, podkreślę, ciągle na tym dachu cegły, nie wiadomo ile było. Z komina cegły. No, ale musiał rozbierać ten... Tak. One ułożone nie były sklep. Tak. I oczywiście ten człowiek ginie. Do czego zmierzam? Ten liberalizm koncepcji w praktyce był... ten program wołyński w praktyce był w rzeczywistości bardzo, bardzo ostry, tak to bym powiedział, jeśli idzie o narzędzie. Do czego zmierzę? Mam wrażenie, że należałoby nie tyle zmienić ocenę wartościującą, co przyjrzeć się temu, co się działo na Wołyniu bez różowych okularów, tak bym to określił. No ja w każdym razie wątpliwości mam coraz więcej. Ci oddać mikrofon, ale w takim razie ja mam jeszcze jedno pytanie, które wynika z jakichś tam moich doświadczeń terenowych w przeszłości. Ponieważ ja się od naszych rozmówców dowiadywałam jeszcze w latach 70., 80., kiedy żadnej wiedzy na ten temat nie było, na temat niszczenia cerkwi przez wojsko w ramach pacyfikacji. I ty o tym wspominasz. Ale wspominasz w takim kontekście, że były niszczone cerkwie, które nie były używane. To z opowieści i pamięci naszych rozmówców to by wynikało co innego, ale być może oczywiście pamięć jest zawodna, natomiast dla mnie to jest o tyle ważne, że na traumie związanej z pamięcią o tym niszczeniu cerkwi jest współcześnie budowana tożsamość Białorusinów czy Ukraińców, niektórych społeczności lokalnych. I chciałam jeszcze powiedzieć, bo ja wspominałam o tych konfliktach żydowskich w związku z tym, że to był przykład tej eskalacji przemocy. Oczywiście to byli Ukraińcy, Białorusini najmniej, ale chodziło mi o to, że Polska nie była zieloną wyspą, że tak powiem. Ale wydaje mi się, że ty to znakomicie pokazujesz. To znaczy, ta książka pokazuje zarówno przyczyny nostalgii osób, które wychowały się w tamtym świecie, na przykład we Lwowie, i które miały fantastyczne dzieciństwo, i jednocześnie obrazków z tych światów równoległych, ukazujących ludzi, którzy mieszkają w ziemiankach, ukazujących dzieci umierające z głodu i cały szereg nieszczęść i tragedii, które
mają miejsce i które powodują, że ta pamięć jednak musi być no, jakoś tam korygowana, że tak powiem. Ta nostalgia. Bardzo dziękuję. Znów przepraszam, że będzie dłużej, ale rozumiecie Państwo, że uwagi były tak fundamentalne, że muszę sobie troszkę czasu więcej udzielić. Znaczy bardzo dziękuję za uwagi pana Kozłowskiego, który oczywiście posiada ogromną wiedzę na temat rzeczywistości tamtych terenów i oczywiście prawie wszystko, co mówił, jest prawdą i no generalnie rzecz biorąc, jako autor książki pod tytułem Niemiecka interwencja na Ukrainie w 1918 roku, wiem, jak to było w Brześciu, ale no, gdybym ja chciał pisać, zresztą polemicznie z interpretacją przedstawioną tutaj, bo ja mam inne interpretacje tych różnych decyzji i spraw, jakie tam się wówczas działy, to no, musiałby być odrębny rozdział poświęcony no właśnie rozwojowi sprawy relacji polsko-ukraińskich w 18 roku. Gdybym się koncentrował na Galicji, to wtedy bym budował uwarunkowania prowadzące do 1 listopada. Natomiast i druga sprawa, co jeszcze bardziej wyraźnie widać, jeśli chodzi o kwestię stanu cywilizacyjnego tych ziem w 1919-20 roku. Ja troszkę na ten temat pisałem w tej całej książce o Wołyniu, gdzie no właśnie pisałem o stanie dróg, o stanie zniszczenia zasiewów rolnictwa, o głodzie na terenach przyfrontowych. To jest troszkę tak, że ja mając pewną objętość książki wyznaczyłem w gruncie rzeczy ja, a nie wydawnictwo, zakład i założyłem, że ta objętość, którą Państwo macie tutaj, niemała, to jest maksimum tego, co współczesny inteligent przeczyta bez przekonania, że ponosi jakąś straszną ofiarę na rzecz, nie wiem, nauki, umysłu, czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy w naszych czasach nie można pisać większych książek niż to. To jest pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie to jest to, o czym powiedział pan profesor na początku. Moim marzeniem było zaproponowanie pewnego syntetycznego spojrzenia i oceny polskiego doświadczenia ziem wschodnich II Rzeczpospolitej. Jakby właśnie po to napisałem tę książkę i tak ją napisałem, jak napisałem, żeby zrobić takie zakończenie, o którym powiedział pan Kozłowski i bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że ono zostało odczytane no właśnie trochę tak właśnie zgodnie z moimi intencjami. I teraz tu jest mnóstwo żelaznych założeń. O jednym z nich, na przykład tych trzy elementowych różnych rzeczy, które wprowadzam, jest to nie zawsze, znaczy tam, gdzie to na siłę trzeba było robić, tego nie robię, ale bardzo często właśnie element analizy potrójnej, którą tutaj chcę powiedzieć, wziąłem od profesora Mroza, nie wiem, czy już nie wyszedł, ale na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przeczytałem fundamentalny artykuł Swój, nie swój, obcy, jako pewną propozycję wyjścia z tej kategorii swój, obcy, jako kategorii organizującej myślenie wówczas etnografów i etnologów. I mnie się właśnie to rozwodnienie binarnego układu bardzo podobało i bardzo na ziemiach wschodnich na pograniczu pasuje. I jakby od tej pory zdecydowanie wolę trzy, tę szarość w środku, niż A i minus A. Ja wiesz, że to Georges Dumézil. To Dumézil to jest jeszcze co innego, ale to w każdym razie, to jest tu. Generalnie rzecz biorąc, rozdział o Lwowie został skonstruowany. No ja wiem, że to teraz nieładnie brzmi, ale na zimno, to znaczy ta część o Lwowie została zrobiona na zimno, to znaczy z jednej strony chodziło o to, żeby pokazać miasto, które żyje w pewnej tradycji i kontynuuje tradycje habsburskie i to przez zestawienie Szolgini i Lema, sceptycznego i krytycznego, autokrytycznego, ironicznego, autoironicznego, starałem się osiągnąć, dodając troszkę sentymentu łącznie z tym Witlinem na końcu. Kategoria nowoczesność
Oczywiście, że tam jest mnóstwo przemocy, ale to jest przemoc w tym rozdziale. Ta przemoc nie jest przeniesiona na rozdział pierwszy. Czyli jak gdyby ja nie mówię o tym, że pancia idzie z synciami do parku i tam w parku biją korporanci się nawzajem, tylko pokazuje, że właśnie jedni mogą siedzieć w parku albo sobie oglądać kobietę wąża w Luna Parku, a inni, przepraszam, jak idą w okolicach Politechniki, no to widzą, że się tam leje, bo się tam lało. No jednak listopad był okresem gorącym, tak w Lwowie, jak i w Wilnie, i rok po roku. I w tym sensie to nie jest kłamstwo. Zasady święta narodowego. Nie, początek roku akademickiego, zasady, jak to będzie w nowym roku akademickim, władze uniwersyteckie, mnóstwo spraw studenckich. I w tym sensie będę bronił, że rzeczywiście w pewnych odcinkach miasta lano się dość regularnie. Druga sprawa, no przemoc w stosunku do Żydów i we Lwowie w pewnych znów częściach miasta też była dość powszechna, ponieważ było wiadomo, że jak się zaczyna sezon przed świętami, to korporanci i narodowcy idą i stoją w pewnych punktach miasta i permanentnie przez 3, 4, 5 tygodni robią bojkot. I znów to jest obraz permanentny tego miasta. Nie całego, nie w Parku Stryjskim, ale w okolicach akademickiej i tam, gdzie są sklepy żydowskie. W tym sensie będę się bronił, że owszem, tak to jest. 36 rok to jest moim zdaniem wielkie oskarżenie, no przepraszam, ale mieszczańskiego Lwowa, które, no w którym mogło się wydarzyć coś takiego jak śmierć Kozaka i później właśnie próby manipulacji z pogrzebem. W każdym razie ważny jest przekaz pozytywny, to znaczy pewne pozytywne tezy tych rozdziałów. Nie ma mnóstwa rzeczy, o których, no ja bym to powiedział tak, że o ile w przeciętnej pamięci, świadomości społecznej Polaków Uniwersytet Jana Kazimierza jako jedna ze stolic intelektualnych II Rzeczypospolitej, no jednak jest, no bez szczegółów, ale jest. Natomiast 36 rok, kwiecień, nie występuje. I w moim rozumieniu mojej, że tak powiem, służby społecznej jako historyka jest przypominanie, powiedzenie, że to jest bardzo ważny element historii Lwowa. To w tym sensie jest to wynik moich wyborów. Absolutnie każdy czytelnik ma prawo do ich interpretacji. Powiem tylko, że owszem, no, na Polesiu zbudowano jedną z największych fabryk dyktyw w Europie, ale czy ona rzeczywiście zmieniała stan cywilizacyjny tego całego regionu, to trudno powiedzieć. Ja się starałem pokazać rzecz ważniejszą moim zdaniem od pojedynczych inwestycji, a mianowicie to, co jest przy okazji Wileńszczyzny, to znaczy proces integracji gospodarczej ziem wschodnich, który postępuje bardzo mocno dopiero w latach 30. Kiedy i tam podkreśliłem, że pod wpływem Gdyni i kapitału często amerykańskiego, a brytyjskiego z Gdyni, on płynie właśnie na przykład do Baranowicz, gdzie powstaje nowoczesna fabryka przerobu mięsa. I że dopiero wtedy, w latach 30., ziemie wschodnie stają się coraz bardziej częścią ogólnopolskiego organizmu gospodarczego. To jest zasygnalizowane, bo jak piszę o Lwowie, że ci Ukraińcy niby tak robią tą ofensywę gospodarczą, ale w gruncie rzeczy to tam jest, oni mają problem, bo zaczyna się napływ kapitału z Wielkopolski polskiego. To ja o tym piszę, to znaczy fachowiec od spraw gospodarczych będzie rozumiał, że to jest pewien sygnał bardzo poważnego procesu integracji ogólnopolskiego systemu gospodarczego i że we Lwowie nie kilimy, przepraszam, bardzo mają przyszłość i nie Ukraińska Narodna Tarchowla, bo to ona obsługuje, przepraszam bardzo, ale no, trochę handlu detalicznego. Natomiast pojawienie się dziesiątek firm, filii ogólnopolskich firm nowoczesnych z Warszawy, z Katowic, z Poznania włącza Lwów i Galicję Wschodnią do ogólnopolskiego systemu gospodarczego. I tam to nie jest jakby w ramach akademickiego wykładu wyłożone, ale na to zwróciłem uwagę. No i mnóstwo braków, mnóstwo zaniechań wynika stąd, że na przykład jeżeli pisałem o właśnie pewnej idei kresowej i pamięci wschodniej, pamięci kresów właśnie, to przy Lwowie, to
to już w ogóle nie ma tego wątku przy Wilnie, który mógłby, znaczy mógłbym, mnóstwo ciekawych pamiętników, no łącznie z Barbarą Skargą, niezwykle interesującą, Lorencem i tak dalej, tylko przyjąłem, że jeżeli pewien wątek został poruszony, na przykład ten antysemicki, uczelniany bardziej w Lwowie, to już go marginalizuje. Jeżeli coś opisałem o ziemiach północno-wschodnich, to już nie ma tego na temat Galicji. Jeżeli jest miasteczko w galicyjskie, to malutkie żydowskie, to już nie ma tego na północnym wschodzie. Na koniec, bo to jest sprawa szczegółowa, strasznie ważna, tu posypuję głowę popiołem, jeśli chodzi o politykę państw zaborczych, to tu zgoda tego nie ma, powinno być, jak będzie drugie wydanie, to będzie. Natomiast sprawa tych Litwaków, to jest strasznie trudna, bo problem jest oczywiście, natomiast rzecz polega na tym, że w realiach końca XIX i początku XX wieku ta ludność, chociaż pojawiła się tu w wyniku polityki rosyjskiej, to generalnie rzecz biorąc ona była potężnym czynnikiem rusyfikacyjnym. I przecież Wilno stało się ogromny, wielka społeczność, bogata społeczność żydowska Wilna była społecznością rosyjskojęzyczną, po polsku prawie w ogóle nie mówili. W Wilnie uruchomiono rosyjską, żydowską szkołę rabinów i proces modernizacji żydowskiej na ziemiach wschodnich jest w rycie rosyjskim, nie polskim. I to jest ogromna właśnie różnica w stosunku do Galicji. I teraz jak ja w to zaczynam wchodzić, to przepraszam bardzo, pan przeczyta to jako czytelnik, nazwijmy to o otwartym umyśle, krytyczny i we właściwy sposób potrafiący to zinterpretować, a ktoś inny, przepraszam, wyciągnie i zacznie mi nosić to na niewłaściwych, przepraszam za sformułowanie, demonstracjach, pokazując, że proszę bardzo, tu mamy dowody, że to jest intryga rosyjska i tutaj już spisek żydowski się zaczął w XIX wieku. No, w takim świecie żyjemy i pisząc książkę na otwartą przestrzeń publiczną, takie rzeczy też w różnych momentach brałem pod uwagę, co krytyczny, a dobrze zorientowany czytelnik do tego dojdzie. Nie na wszystko odpowiedziałem, ale z przyjemnością będę dyskutował dalej, bo jestem głęboko wdzięczny za uważną i krytyczną lekturę książki. Z nadzieją, że była tego warta. O, jest zdecydowanie. Jest zdecydowanie. Proszę Państwa, rozmowa jest coraz ciekawsza, ale nie możemy tylko jej tak organizować, że Państwo wyłącznie słuchają, więc mikrofon w ręce naszych gości. Zaczniemy od Pani. Chciałam się odnieść do dyskusji, którą Państwo w tej chwili prowadzili ze sobą. Tak się zdarzyło, że mieszkam w Warszawie, ale moje korzenie są bardzo lubuskie. I tak jak bardzo potrzebuję historyków, którzy by spojrzeli na ten miasto Lwów nareszcie z jakiegoś innego punktu odniesienia. Co wam nerwy wylatuje zapadającym zmierzchem? Zmierzch mamy, ale nie mamy historiozofii, która by nam to, co oczekuje, wypełniła. Lwów nie tylko był ośrodkiem naukowym, który pani z tego powiedziała, naukowym i kulturalnym, ale dla mnie Lwów był miastem, które tworzyło struktury państwa polskiego. Ja bym wyszła zupełnie z innego punktu odniesienia. Właśnie chyba tak. Zaraz podam jakieś przykłady. Przykładem jest na przykład rozwój kolejnictwa na Kresach. Historia gospodarcza Kresów jest mi bardzo ważnym kluczem i próbą zrozumienia problematyki Kresów. Rozwój kolejnictwa to tworzenie struktur organizacji do politycznych, nie tylko na Kresach, ale i na inne.
szło dalej. To, co było robione tam, tworzyło nowe struktury państwa polskiego. Ja to tak widziała. Nie tylko chodzi o rozwój rolnictwa, ale rozwój innego przemysłu. Tak się zdarzyło, że pieniądze, które pan mówi, szły z Gdańska, też należałoby poznać ten kapitał przepływu Lwowa do innych miast Polski, na przykład do Poznania. Akurat mój ojciec z pieniędzy lwowskich stworzył wielką fabrykę, znaczy wielką, startował z fabryce sprzętu obronnego, to jest sprzętu strażackiego, który później przekazał do obrony miasta Poznania przy agresji Niemców na Poznań, a sam bronił kolei, między innymi był wzięty do niewoli pod Rumunem. Co do kwestii żydowskiej też się chciałam odnieść może na pierwszy punkt, na początku, ponieważ tak się zdarzyło, że dwa dni temu odebrałam bardzo honorowy dyplom, gdyż Lwowianka, moja mama, ocaliła żydowskie dziecko w rodzinie, na mojej to się zdarzyło, w Czechowicach-Wilnicach. I właśnie te struktury, które stworzyło kolejnictwo państwa polskiego okresu międzywojennego, spowodowało to, że wiele tych dzieci zostało uratowanych. Nie było przypadkiem, że rodzice moi się akurat znaleźli w Czechowicach-Wilnicach. Akurat teraz ten dyplom dostała, chciałam państwu tutaj się tym wydarzeniem pochwalić. Kluczem też jest zrozumienie prasy lwowskiej, która była bardzo bogata. Państwo o tym nie wspominali. Była to prasa też gospodarcza. Pan mówił o gospodarce tych wielkich firm przemysłowych, pan chyba Kotłowski, a szło z prasy polskiej, które bardzo szeroko, były szerokie informacje dotyczące podniesienia poziomu rolnictwa. Cotygodniowe raporty szły ze Lwowa na całe kresy, mówiące o tym, jak należy zbożem handlować, jakie są ceny na zboże, na rynkach całych światowych. I to był w ten sposób, który próbowała wybrać. Brakuje mi tej historii do Zofii Lwowa, struktury państwa polskiego. Dziękuję. Zbierzmy kilka wypowiedzi, ale ja bym poprosiła, żeby one były takie bardzo spójne, krótkie, żeby to były raczej pytania do profesora Męczewskiego i do naszych pozostałych gości. Znaczy, moje pytanie jest takie, czy ta książka jest czymś więcej niż tylko książką pokazującą historię polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturalną tej części Polski, kresów? Czy jest czymś więcej? Ja idąc tutaj, przeczytałem w jednej z witryn księgarskich w internecie, że jest to książka podróżnicza. Jeśli książka podróżnicza, to pomyślałem sobie tak, jeśli organizuje to spotkanie dzisiaj Towarzystwo Ludoznawcze, są etnografowie, to może będzie coś o świadomości dzisiejszych obywateli tamtych terenów, czyli Białorusi, Litwy czy Ukrainy, i ich pamięć o tych dawnych kresach. Tak sobie pomyślałem, że to będzie książka o tym. A tutaj widzę, że jest to książka właściwie o historii, różnorodnej historii tego, tych regionów. Takie moje pytanie. Aneksuje się historia turystyki na tamtym terenie. Wędrówki się kłaniają, tak. Nie, no, taka była idea. Czytamy literalnie. Mamy przejechać. Ja niestety książek nie znam, ale mam taką jedną zasadniczą uwagę wynikającą z dyskusji państwa. Mianowicie, jeśli dobrze zrozumiałam, powiedział pan jako autor, że jeżeli jakieś zagadnienie, na przykład żydowskie czy inne, jest omówione we Lwowie, to nie obawia się tego już przy Wilnie. I ja z tego wychodzę z takim problemem,
Wydaje mi się to trochę niebezpieczne, bo rzeczą bardzo ciekawą w różnych naszych badaniach długotrwałych, prawda, wiemy, czym się zajmujemy nawzajem, wynikają dość znaczne różnice między ludźmi Wilna, ludźmi Lwowa. Psychologiczne, wizerunkowe, bardzo, bardzo wiele. I wydaje mi się, że jednym z ciekawszych tematów, jak się zajmuje tymi ziemiami wschodnimi i zwłaszcza też okolicami, miastem i okolicą tego miasta, jest kwestia porównania podobieństw i różnic i z czego one wynikają. Pewne rzeczy się uchwyci, widać, z czego one wynikają, ale wielu rzeczy ja do końca nie rozumiem, mimo że życie, pół życia dorosłego sprawiłam na tych problemach. Więc wydaje mi się, że jest rzeczą do zbadania właśnie kwestia podobieństw jako ziem wschodnich i różnic jako jednak miast rozwijających się w nieco innych warunkach. Jeżeli można parę słów na ten temat powiedzieć, to będę bardzo wdzięczna. Dziękuję. To może do tych trzech głosów, a potem kolejna runda. Znaczy, zacznę od tego, że oczywiście Lwów był jedną ze stolic II Rzeczpospolitej i początek tego rozdziału w ogóle dotyczący Lwowa zaczynał się od tego, że Lwów był ważny nie tylko dla ziem wschodnich, bo to trzecie miasto II Rzeczpospolitej, więc to jakby po pierwsze nie marginalizuje Lwowa. Nie. Tak. Po drugie, staram się pokazywać, jak Lwów oddziałuje na zwłaszcza region Galicji Wschodniej, bo on jest, pozostaje stolicą właśnie znacznej części Rzeczpospolitej i później na prowincji, czyli w Tarnopolu, Stanisławowie i dalej jakby rozchodzą się kręgi wielkomiejskiego Lwowa na galicyjską prowincję. Więc to w tym sensie jest. Sprawy gospodarcze, no tam się przewijają. Głównie bohaterem, jeśli chodzi o gospodarkę, pozostaje jednak włościanin galicyjski i północno-wschodni. Przy czym no, dla mnie, także w ogóle przy pisaniu tej książki, ja się dowiedziałem sam wielu rzeczy i dla mnie wstrząsające było konstatacja, że wśród głodujących no, dobrze ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej, na przykład w zimę 28 na 29 rok, a więc to jest najlepszy moment najlepszej koniunktury II Rzeczpospolitej, zdecydowana większość tych ludzi to byli Wilniuki, to byli polscy chłopi, którzy tak samo cierpieli głód i niedostatek, jak ich białoruscy prawosławni sąsiedzi. To było absolutnie, że tak powiem, niezależne od narodowości. Bardzo jakby powiedziałem źle, to znaczy chodziło mi o to, że jeżeli opisywałem mechanizm kształtowania nostalgii kresowej w skrócie przy Lwowie, to nie opisałem go w Wilnie. Ale Polacy lwowscy i Polacy wileńscy są bohaterami jednego i drugiego rozdziału. Jest charakterystyka jednej społeczności, drugiej społeczności. Jest charakterystyka Żydów wileńskich i Żydów lwowskich, bo ja to właśnie... też pół strony. Jedna strona może. No naprawdę wielotomowe wydawnictwo, ale to nie wydawnictwo literackie, bo ono się zajmuje czym innym. Wydawnictwo literackie jest komercyjnym wydawnictwem o wielkich ambicjach kulturalnych, które wyraziło zgodę na wydanie książki o ambicjach naukowych, a jednocześnie przekazu społecznego i za to mu chwała. Wariant B, naukowa wersja. No to jest następna sprawa, bo ja, jak Państwo wszyscy wiecie, interesuję się wieloma rzeczami i trochę szkoda mi czasu. Gdybym chciał się zajmować wyłącznie kresami, to napisałbym więcej książek o tych ziemiach wschodnich, ale nie napisałbym na przykład socjalizacji młodzieży chłopskiej. No więc nie da się wszystkiego naraz
robić. Wracam do odpowiedzi. Także jakby postulat aspektu ekonomicznego tutaj uznajemy. Rola kolei jest w różnych miejscach pokazywana, na przykład jeśli chodzi o kolejarzy w Kowlu, którzy byli na przykład ważni, ale znów nie dosyć rozumiem, bo nie o wszystkim da się pisać. No i odpowiedź na pana wątpliwość, no książka jest historyczna i wędrówki biorą się stąd, że szukałem formuły, żeby powiedzieć i o specyfice i zawrzeć te elementy porównania, a jednocześnie no właśnie uniknąć pewnej propozycji, która tutaj została sformułowana przez pana Kozłowskiego, to znaczy zacząć od tego stan cywilizacyjno-gospodarczy i stan konfliktów politycznych na ziemiach wschodnich w listopadzie 1918 roku, bo powstałby niestrawny wykład akademicki obudowany ogromną ilością informacji, a w miarę jakby kolejne lata do tego włączać, to zrobiłoby się mnóstwo powtórzeń, chaosu i w końcu sam bym nie wiedział, o co mi właściwie w tym wszystkim chodzi. Jakby to jest kwestia pewnych wyborów konstrukcyjnych, stąd wędrówka, a więc i tak jak w ogóle pierwotny pomysł, który mi nie wyszedł, był taki, że wsiadamy, co jest bardzo ważne, do pociągu w Warszawie, bo mocno podkreślam, ziemie wschodnie są częścią II Rzeczpospolitej. Stolicą II Rzeczpospolitej jest Warszawa i to, co się dzieje na ziemiach wschodnich, jest częścią procesów ogólnopolskich, o czym nasi bracia Białorusini i Ukraińcy permanentnie zapominają, uważając, że Galicja i ziemie północno-wschodnie to jest właśnie tylko to jedno ważne i mają w nosie, żebyśmy mieli i Gdańsk, i Katowice, i Pomorze, i jeszcze do tego Mazowsze, którym też coś trzeba było zrobić, a ich interesuje wyłącznie w kontekst ukraiński i wszystko im jedno, że 40 paru chłopów zginęło w 1937 roku na ziemiach Polski centralnej, a nie na żadnej, ani na ziemiach, ani na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. To miał być pociąg w ogóle, właśnie pociąg, który wyjeżdżał z Warszawy i wyjeżdżał z Krakowa, bo wydawnictwo literackie. Wyjeżdżał z Krakowa, jechał do Lwowa, ze Lwowa miał się przenosić właśnie do kolejnych tych i stąd ten wjeżdżamy na dworzec we Lwowie i jedziemy, wjeżdżamy na dworzec we Lwowie i jedziemy później z dworca do wałów hetmańskich, do opery, a potem w Wilnie też wysiadamy na dworcu i dorożką jedziemy do centrum przez dzielnicę żydowską. Jakby taki był zamysł literacki. To się nie wszędzie dało konsekwentnie zrobić, ale mam nadzieję, że zostało to docenione przez człowieka, który zna właśnie pejzaże tych miast kresowych. Później elementy wędrówki są także przy Pińsku, przy Brześciu, stąd wędrówki, że po prostu wędrujemy po realiach. Czy po Nowogródku też jest przecież opisany plan Nowogródka. To ja tyle na razie. Ja nie. Ja pytałam o te... Właśnie tak spojrzałem. Proszę Państwa, ja spojrzałam, ale pytałam, gdzie się zorientowałam, że rozmawiamy prawie dwie godziny. Przenieśmy dalszy ciąg naszych rozmów w kuluary. Tutaj jest przygotowana infrastruktura części nieoficjalnej, więc zapraszamy do części nieoficjalnej i do rozmów indywidualnych. Pan profesor na pewno podpisze książkę, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim i również specjalne podziękowania dla współorganizatorów za wsparcie i za pomoc i za udział. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.